Dzień dobry, witam Cię w tą piękną środę. Zima się skończyła, znowu mamy paskudną jesień. Zobacz, co się działo u nas od weekendu. Miałem okazję pokazać Ci, jak wygląda szafa rokowa jeszcze przed rozszyciem, gdzie wszystkie przewody są na wierzchu. Omówiłem pokrótce, w jaki sposób się ją składa. Życzę Ci miłego oglądania i miłego dzionka. Hej! Dzisiaj praca od rana. Musiałem przygotować wszystkie fakturki, choć ostatnia chwila na dostarczenie ich do księgowej. Dzisiaj 11. Grudzień jest specyficznym miesiącem. Księgowa prosiła, żeby dostarczyć faktury szybciej. I tak dostarczyłem później. I tak dostarczę je później niż chciała. Ale jednak na mnie nie tak szybko, bo zazwyczaj dostarczam je około 20, dzisiaj mam 11, więc jest ok. Z rana szybka akcja, musiałem podjechać już przed 7 do znajomego po klucz do bramy od miejsca, gdzie będziemy wykonywać instalację. Klucz już mamy, tak że bez problemu możemy jechać i działać. Jeden błąd dzisiaj, nie wziąłem mikrofonu zewnętrznego, także no zobaczymy, jak wyjdzie nagranie dźwięku na tych filmach. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej, musicie mi wybaczyć. Także ruszamy w ten dzień, życzę Ci miłego dzionka i do zobaczyska. Jestem właśnie pod biurem księgowym, dwie pełne teki dokumentów, lecę je oddać i ruszam dalej. Kolejny przystanek, jestem przed dostawcą sprzętu komputerowego, sieciowego. Firma nazywa się CompOffice. Często korzystamy z niej, bo jest w sumie jedną z niewielu firm w Bydgoszczy, jeżeli nie jedyną, która w ogóle ma na miejscu takie rzeczy sieciowe jak patch panele, części do szaf rakowych, patch cordy. Dzwoniłem przed chwilą, że mają tutaj właśnie patch panele kategorii 6A ekranowanej, a właśnie taki model będzie nam potrzebny do dzisiejszej akcji popołudniowej u klienta. Ta firma mieści się trochę na odludziu i za każdym razem, jak tu przyjeżdżam, czeka mnie jakaś niespodzianka. Tym razem, jak tu wjeżdżałem, zobaczcie, zahaczyłem o... Jest tu taki wspaniały krawężnik. Na filmie nie widać, jaki on jest wielki, ale jak skręcałem stamtąd, to nie zauważyłem tego krawężnika. Wjechałem, trafiłem tym krawężnikiem między koła i coś strasznie chrupnęło. No nie mam nawet jak sprawdzić, czy tu pod kołami coś będzie ciekło. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Chyba mocno przetarłem. Mam nadzieję, że z czasem nic nie wyjdzie. A, udało się wszystko dostać, zobaczcie. Mamy patch panel. Elegancko. 24-portowy. Kategoria 6A, ekranowany. Mamy patch cordziki kategorii 5, kategorii 6A, półka do szafy rakowej, duża, żeby mógł na nim stać serwer, bo serwer nie ma swojej obudowy do szafy rakowej, także będzie musiał stać na półce. Półka jest specjalnie regulowana, mocowana w 4 miejscach, tak żeby nie była uchwycona tylko na przedzie, ale była też mocowana do tylnych szyn montażowych. Zawsze uniesie wtedy więcej obciążenia. No i mamy oczywiście fakturkę. Trochę wyszło. Dobra, szukam jeszcze szyn montażowych do szafy rakowej, tak żeby ta półka mogła być zaczepiona, tak jak mówiłem wcześniej, w 4 punktach. Póki co szafa wyposażona jest tylko we frontowe szyny montażowe. Gdzieś miałem na magazynie jeszcze 2 dodatkowe szyny, które można umieścić z tyłu. Także szukam ich w tym bajzlu, mam nadzieję, że znajdę. Ciężko znaleźć taki kadr w magazynie póki co, żeby gdzieś w tle nie było widać bałaganu, ale no z drugiej strony świadczy to tylko o tym, że mamy po prostu tyle pracy, a chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Znalazłem właśnie szynę montażową do szafy rakowej, a jest to taka perforowana szyna. Nie byłem pewny, bo szafę mamy w wysokości 22U, czyli 22 unity. Jest to jeden unit, ma około 4,4 cm, o ile dobrze pamiętam, jest to taka wysokość. Jedno U to są 3 takie otwory. Środkowy zawsze ma takie nacięcie. No i licząc te
wszystkie otwory dzieląc przez 3, mamy liczbę unitów, możemy też policzyć po prostu te, te otworki z wypustkami. No i wychodzi nam, że mamy 22 unity, czyli 22 pola, gdzie, do których możemy zamontować jakieś urządzenia. Zazwyczaj urządzenia mają jeden unit, dwa i wielokrotność. Te szyny będą montowane z tyłu, z przodu szafa już jest wyposażona domyślnie w takie szyny, a będziemy mocować, potrzebujemy tych tylnych szyn do tego, żeby zamocować półkę w 4 miejscach. Będzie znosić większe obciążenia, więc musi być zamocowana w 4 miejscach. I zobaczcie, tutaj mamy specjalne śrubki. O, są to specjalne śrubki, widzicie, mają taki z jednej strony koszyczek. O, i nakrętkę. To wkłada się właśnie w jeden z tych otworów. No i do tego później przychodzi śrubka, którą przykręcamy wszystkie rzeczy typu switche, rejestratory bądź półki. Półka wygląda w ten sposób. Z przodu ma już tutaj otwory montażowe, tak, przez które będziemy przykładać taką śrubę i montować ją do szyny, która będzie z przodu. Wyglądać to będzie w ten sposób. Natomiast z tyłu półka nie ma nic, nie ma tego ucha montażowego, dlatego wyposażona jest w taką przedłużkę. Dzięki tutaj takim łezkowym wycięciom możemy ją sobie odpowiednio regulować w tył bądź w przód, bo szafy ratowe są różnej głębokości. No i na samym końcu już jest to uszko montażowe do tego, żeby przyczepić ją do tylnej szyny. No i w ten sposób tutaj możemy sobie regulować długość, tak aby żeby miała taką głębokość, jaką potrzebujemy, żeby te tylne uszka montażowe dotarły do tylnej szyny montażowej, żeby ładnie się rozpięła między przednią a tylną szyną montażową w szafie rakowej. I tak skręcamy to za pomocą śrubek, które Wam wcześniej pokazałem, i stanowi to solidną podstawę do tego, aby ustawić coś na niej, na przykład serwer bądź jakiegoś UPS-a, tak jak będzie to właśnie w naszym przypadku. I znowu połowa baku, tankujemy. Jeszcze muszę kupić płyn do spryskiwaczy, bo się kończy. Byście się zastanawiali, jak wygląda montaż szafy rokowej. Wygląda to tak. Wszystko na wierzchu, wielkie makarony. Tu mamy wyprowadzony światłowód, będzie połączony z szafą rakową. Szafa rakowa 22U, szyny perforowane przednie, z tyłu szyn nie ma. Dostarczyliśmy je, tak jak Wam wcześniej pokazywałem. Wszystko będzie zamocowane, wszystko będzie miało swoje miejsce. Tutaj mamy już te nakrętki z koszyczkami, które Wam pokazywałem. No i tak to wygląda. Jeszcze wszystko rozgrzebane, tam mamy system alarmowy. Dzisiaj wieczorem będzie to wszystko odkończone. No to właśnie wykonujemy instalację w przychodni stomatologicznej. Tak to wygląda. Tu będzie cały komputer, serce wszystkiego. Na razie powyrzucane są przewody, będzie duże takie odsadzenie z płyty kartonogipsowej, przeciągnięte od sufitu do podłogi. Na suficie widać już naszą kamerę, będą jeszcze głośniki, tam też głośnik. Tutaj będzie monitor, który też będzie połączony z komputerem na samym suficie. Będzie wisiał wielki telewizor, chyba tam gdzieś wystają te przewody, żeby pacjenci, jak będą leżeć na stole dentystycznym, będą mogli obserwować sobie, co się dzieje, oglądać Netflixa. Też będą podłączone do internetu te telewizory. Kolejny gabinet. Gabinetów jest cztery, ale nie będę wszędzie wchodził. Tutaj kamera umieszczona w innym miejscu.
przygotowane wszystko pod nagłośnienie. Nie będę wchodził wszędzie, bo prace trwają, jest to dużo ekip. Myślę, że jak będziemy bliżej końca, to przyjdę i nagram tu jakiś fajny film, żeby pochwalić się, jak wyglądają nasze instalacje. Hej. Kolejny przystanek, kolejny dostawca. Muszę znaleźć teraz uchwyty do kamer do jednej z kamienic, gdzie zakładamy instalację monitoringu wizyjnego. Jest o tyle ciężko, że na wysokości pierwszego piętra jest taki gzyms wystający na jakieś 15 cm, nad którym mają być umieszczone kamery. No tyle ciężko, że kamery muszą mieć jakiś wysięgnik, żeby po prostu wychodziły za ten gzyms i obserwowały, co się dzieje. Jeżeli nie będą miały specjalnego wysięgnika, no to będą po prostu patrzeć w gzyms, nie będą nic widziały, co się dzieje pod nimi. No i tu mamy właśnie zgryz. Jeżeli nie uda się nic znaleźć, to po prostu będziemy musieli wyprowadzić te przewody trochę niżej, zamontować kamery niżej. Mam nadzieję, że coś fajnego znajdę. Wchodzę do sklepu i zobaczymy, co mi powiedzą, co mi dobiorą. No, wygląda to bardzo słabo. Nie ma jakichś uchwytów takich, które spełniałyby nasze wymagania. Są zazwyczaj uchwyty takie a la łabędzia szyja, łamane do kopułek albo do kamer obrotowych. Nie wiem, jadę teraz na miejsce instalacji, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Być może po prostu zejdziemy kamerą pod gzyms, żeby go nie musieć omijać. No zależy, jak to będzie się prezentować. Jadę teraz zobaczyć. Zobaczcie, chodzi właśnie o ten gzyms. Całe przewody umieszczone są nad tym gzymsem. On jest dosyć spory. No i jak kamerę umieścimy tuż nad gzymsem, no to będzie zasłaniał nam widok z tej kamery w dół. Jeszcze rozwiązanie, jakie widzę, to umieścić kamerę w połowie odległości między gzymsem a oknem. Będzie ciut lepiej dla obrazu, ale z kolei przewody będą wyprowadzone do góry i będą szpeciły. Jeszcze obejdę budynek dookoła i się zastanowię. Kolejny przystanek dzisiaj. Jestem w studiu. Perkusja jeszcze przykryta, może uda się coś pobębnić, ale jestem głównie po to, żeby popracować na komputerze. Już jestem spóźniony, mam trochę mało czasu, mniej niż myślałem, ale mam muszę zrobić ważne rozliczenie, dlatego ściągam kurtkę, zabieram się do roboty. Hej, za chwilę 18, właśnie się zbieram do wyjścia, także trochę posiedziałem, już mi oczy bolą od tego komputera. Lecę do domu zmienić żonkę przy dzieciach. Ona teraz sobie odpocznie, leci na skrzypce. Bardzo dużo dzisiaj siedziała z dziećmi, także wielkie podziękowania dla niej. Dzięki niej mogłem tutaj współpracować w spokoju. Także wracam do domu. Jakbyśmy się dzisiaj nie słyszeli, nie widzieli, to do zobaczenia następnym razem. Hej!